Witam wszystkich, z tej strony Mr. Pogo. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować serwer, na którym są dwie drużyny. Chodzi o to, żeby zdobyć flagę przeciwnej drużyny i zanieść ją do swojej. I tak kilka razy, zależy od mapy. I są takie dwa serwery, przynajmniej ja znam tylko dwa. No i akurat na tym miejscu to wyjdziemy. Teraz tylko na premium, więc nie trzeba się rejestrować ani logować. Jestem teraz w czerwonej drużynie, jak widać na czacie. I wpisuję sobie tutaj, jaką chcę być drużyną. Na przykład jest, wpisujemy help. I nam wychodzą klasy. I tu są basic classes, to są te, które są dostępne dla was, czyli heavy, archer, leader, medic lub premium classes, ale tego nie będę wymieniał. I z tych czterech, to są u góry, wybieramy sobie jedną, na przykład. I teraz mamy inną klasę i teraz jak widać jestem żelazny. I tutaj te klasy premium można sobie kupić, no, ale to trzeba u admina bodajże. I ci z czerwonymi tymi nikami to są moi, dlatego że jestem czerwony, że jakbyście byli w niebieskiej, to wtedy by byli z niebieskimi nikami. A to jest serwer angielski, a więc nie dziwcie się, jak ktoś będzie do was pisał po angielsku. Ja mogę chodzić po ścianach, jak mam solidera. Jak widać, prawie wyszedłem na dach. Nie ma pokazywał. I są różne mapki, na których można grać. I gra się do... Tutaj mamy na czacie, pokazują nam czat, a który czas zostało 35 minut. I są takie różne mapy, tutaj sobie można chodzić po tej mapce, gdzieś kampić, zabijać do skoczenia, albo po prostu skakać po mapce, zabijać wszystkich i zdobywać flagi. I po prostu ja polecam ten serwer, jeżeli ktoś ma dobry komputer, na którym nie ma lagów i internet tak samo, może śmiało sobie wejść na ten. Ja akurat mam lekkie lagi teraz, bo ostatnio mam problemy z internetem. Kolega miał ze mną nagrywać, ale stwierdziliśmy, że to nagram sama, on nagra swoje z innymi serwera, bo jego było za bardzo mało słychać. Jeśli ktoś wie, że ma taki problem, piszcie w komentarzach i oczywiście subskrybujcie mnie, co przypomnę jeszcze na końcu. I tu chodzi o to, że idziemy do bazy przeciwnika i bierzemy flagę, jak mówiłem już wcześniej. I tutaj są różne mapki stworzone przez różnych graczy lub adminów serwera lub wgrane przez jakichś indywidualnych twórców. Ja też w sumie bym mógł sobie stworzyć taką mapkę, którą stworzę, nie wiem kiedy, ale może stworzę, jak będę miał przynajmniej 100 lajków, to stworzę taką mapkę. I tutaj jest jakaś biblioteka itd. Tutaj widzę, że są niebiescy i pewnie mnie zabiją, ale chciałbym wam pokazać, że tutaj są niebieskie. No właśnie mnie jeden z nich bał. O, mój tutaj jest, też jest też niebieski, to muszę się pilnować. No i pewnie pan. No, ale to dobrze, chciałem wam jeszcze pokazać, że jak się źle spisz, to wtedy jesteś z powrotem na tym spawnie. Akurat teraz jestem na... Nie, jestem tutaj gdzieś się rozbiłem na początku. Zawsze tak jest. I po prostu to jest zarobisty serwer, ja go polecam. Nawet podam IP w opisie i najwyżej jeszcze mogę podać linki do modów różnych po tego typu, ale nie podam w opisie, no chyba że ktoś napisze w komentarzu, że poda, to wtedy podam w komentarzu. No i właśnie mi się zbugowało, prawdopodobnie tak. Spawn nie działa, bo to tutaj nie działa. Ale zobaczę, czy działa kill, bo nie jest ciekawi. Chyba zadziałało. Tak. I to było na tyle o części tego serwera, ale ja polecam także serwery Survival. Survival Games, bo one są naprawdę fajne. Akurat teraz mi wejdzie i chciałem pokazać, ale mi nie wyszło, bo
jest pełen serwer. I one są naprawdę fajne, więc ja polecam takie serwery, chociaż nie dużo osób na nich gra. Na przykład na tym serwerze akurat jest dużo, bo jest słaby nawet serwer. Jeśli słyszeliście o tym serwerze, dajcie łapkę w górę. Jeśli słyszeliście o tym serwerze a1.nccf.com, też lajka. Poproszę. No i oczywiście nasza sława na no. I to by było w sumie na tyle. Żegnam was i subskrybujcie mnie. No i dziękuję za oglądanie.